Studiowanie na Politechnice Opolskiej podoba się nie tylko naszym gościom z zagranicy, których w ramach programu Erasmus z każdym rokiem akademickim jest coraz więcej. Nic dziwnego, studia na naszej uczelni to przecież najbardziej barwny i najbardziej twórczy czas w życiu przyszłych inżynierów. Tu konstruuje się roboty, takie jak Kameleon, który najpierw podbił serca studentów, a zaraz potem kosmos, zdobywając 7. miejsce na świecie w zawodach łazików marsjańskich. Stąd wywodzi się słynny Mousebox, komputer ukryty w myszy. Niby taka szara myszka, a w kilka dni stała się gwiazdą komputeryzacji, rozchwytywaną przez światowe media i koncerny. Tu konstruuje się pojazdy napędzane bateriami słonecznymi i muzyką. Studenci potrafią dobrze ruszać nie tylko głową, ale i wiosłami, jak zwycięzcy wyścigu smoczych łodzi i jak kajakarz Piotr Kuleta, który będzie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Sport to mocna strona naszych studentów. Po puchary udają się w pław, na przełaj i slalomem, a jak trzeba, to i na monocyklu, bo studiowanie to też czas na rozwijanie pasji. Na Politechnice uprawia się także sumo, zwłaszcza na Opolskim Festiwalu Robotów, który organizują studenci. Na doroczne zawody zjeżdżają się wtedy, zlatują i schodzą najprzemyślniejsze konstrukcje z całego świata. Na innym opolskim festiwalu też widać i słychać naszych studentów. Aby wszyscy konstruktorzy, sportowcy i artyści śpiewająco zaliczali egzaminy, uczelnia stara się zapewnić jak najlepsze warunki, nie szczędząc starań ani pieniędzy. Może z wyjątkiem jednego grosza, który został z 30-milionowej inwestycji przebudowy budynków numer 1 i 3 w drugim kampusie. Dzięki temu unijnemu projektowi Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki z największego wydziału na uczelni ma szansę stać się jednym z najnowocześniejszych wydziałów w Polsce, przynajmniej pod względem zaplecza dydaktycznego. To nie jedyna inwestycja ostatnich lat. W centrum miasta powstaje Politechniczne Centrum Nauki i Biznesu – Cenabis. Modernizujemy też akademiki, aby studenci mieli gdzie wracać po wykładach i skąd ruszać na żakinadę. W ostatnim czasie wyposażono też szereg nowoczesnych laboratoriów, akredytowane Laboratorium Materiałów Budowlanych, które przeprowadza ekspertyzy dla przemysłu, Laboratorium Diagnostyki Napięć Udarowych, Laboratorium Oceny Stanu Technologicznej Warstwy Wierzchniej, Laboratorium CAD-CAM, przystosowane do innowacyjnych procesów technologicznych obróbki skrawaniem, Pracownia Badań Wydolnościowych czy Laboratorium Ruchu, gdzie można uzyskać poradę trenera personalnego, który na podstawie wyników może pozwolić na wypicie małej kawy z ekspresu. Gdyby ten zasilany był przez mini elektrownię wiatrową działającą na dachu drugiego kampusu, starczyłoby aż na 9 litrów. Piękne mury i wypełniające je urządzenia to jednak nie wszystko. O dobre wykształcenie studentów dba blisko 1000 pracowników naukowych i administracyjnych. Uczelnia uzyskała 6 prawa doktoryzowania, dzięki czemu samodzielnie rozwija kadrę. Nasi naukowcy to polska czołówka. Prowadzą badania, organizują konferencje i inicjują ważne przedsięwzięcia, jak powstanie klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. W naszej społeczności powitaliśmy w ostatnim czasie 3 nowych doktorów honoris causa, profesorów Zakrzewskiego, Szale i Knosale. Naszym studentom organizujemy spotkania także z wybitnymi gośćmi spoza uczelni, jak prezes PGE Marek Woszczyk i Święty Mikołaj, bo wśród naszych studentów są też słuchacze Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Na zdobywanie wiedzy nie jest przecież nigdy ani za wcześnie, ani też za późno, co z kolei udowodnili uczestnicy Akademii Młodych Serc. Kształcimy wszystkich głodnych wiedzy, tej ogólnej i tej specjalistycznej, na przykład na studiach podyplomowych z informatyki śledczej. Uczymy po niemiecku na jedynej w Polsce informatyce niemieckojęzycznej. Uczymy języka polskiego cudzoziemców ze wschodu. Uczymy wszystkich Opolan podczas Opolskiego Festiwalu Nauki, Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii i Dni Otwartych na Uczelni, kiedy to zapraszamy na Politechnikę młodzież, zwłaszcza dziewczyny. Na Politechnice nie muszą obawiać się dyskryminacji. Nie ma tu znaczenia ani płeć, ani kolor skóry, co zademonstrowali nasi studenci podczas zorganizowanego przez siebie meczu przeciw rasizmowi. Politechnika Opolska jest także przyjazna niepełnosprawnym. Organizujemy galę Lady D i wzruszającą olimpiadę specjalną. Tolerancja na uczelni ma jednak granice. Otóż nie tolerujemy wulgaryzmów. W przekonaniu młodych ludzi, że wyrażają się tylko ludzie bez wyrazu, pomógł nam profesor Jan Miodek, miłośnik polszczyzny i opolszczyzny. Chcemy, aby studenci nie tylko od święta mieli klucz do bram miasta i całego jego przemysłu, dlatego podpisujemy szereg umów partnerskich z lokalnymi przedsiębiorstwami.
Inżynierowie z Politechniki będą też mieć swój wkład w wkłady produkowane przez amerykańską firmę Polaris. Zależy nam także, aby absolwenci byli przygotowani do samodzielnego prowadzenia firmy. Dlatego też w ramach studiów uczestniczą w Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości. Współpracujemy z uczelniami z całego świata, od najbliższych sąsiadów zrzeszonych w ramach konsorcjum Progress 3, któremu przewodniczymy, przez Portugalię, która właśnie w Opolu podpisała historyczną umowę ze wszystkimi polskimi politechnikami zrzeszonymi w KRPUT. Przez Maroko i Rosję po Chiny, które za pośrednictwem najlepszego w Europie Instytutu Konfucjusza przybliżają nam Daleki Wschód. Współpraca z tymi ostatnimi została skierowana na całkiem nowy tor i to dosłownie. Wspólnie z miastem staramy się o udział w budowie nowego, jedwabnego szlaku łączącego kraj środka z Europą linią kolejową. Jednym z ostatnich partnerów uczelni są Indie. Wraz z Centrum Jogi i Ajurwedy w Pałacu Sulisław oferujemy studia podyplomowe z holistycznego zarządzania zdrowiem, wykłady dla studentów i konferencje. Nic dziwnego, że to właśnie Błonia Politechniki okazały się najlepszym miejscem do zorganizowania Międzynarodowego Dnia Jogi obchodzonego na całym świecie 21 czerwca. Natomiast ci, którzy zamiast wyciszających asan potrzebują adrenaliny, wzięli udział w kursie spadochronowym organizowanym wspólnie z Opolskim Aeroklubem. Od wielu lat robimy wszystko, aby dać studentom wszelkie kompetencje, ale też odwagę i pewność, że po opuszczeniu murów uczelni i skoku w dorosłe życie bezpiecznie wylądują w wymarzonym miejscu. Politechnika Opolska.